specjalna oferta. Nie przegapcie tej szansy. Super wyprzedaż. Szybko, przychodźcie szybko. Co? Hagi-wagi na wyprzedaży. Już lecę. Czekajcie na mnie, zabawki. Wow, super. Ale to miocha. No, mój raz. Moje. Zabawkę. Koniec towaru. Idź do domu, dzieciaku. Nie, nigdy nie mam szczęścia. Pomocy. Tutaj. Mam nadzieję, że nie pożałuję. Wow. O, fuj, śmierdzisz. Musimy to wyczyścić. Najpierw zdejmijmy te brudne ubrania. A teraz użyję magicznej sztuczki z pastą do zębów. Czy to naprawdę konieczne? She is fresh, fresh, exciting. Nadal śmierdzi. Potrzebujesz prysznica, dziewczyno. Czas wykorzystać do czegoś mój stary folder. Kwiaty dla pięknej damy. Stawiam na wiejski styl. Pewnie zastanawiacie się, co robię. Robię szykowny prysznic dla mojej nowej przyjaciółki. Teraz mocuję to do różowej słomki. Spokojnie, stabilnie. Nie chcę popełnić żadnych błędów. Wow, patrzcie na to. Ale super. Czegoś jednak brakuje. No i gotowe. Przyczepię tę zasłonę, żeby moja lalka miała trochę prywatności. Czas na prysznic. O, ups. Nie spiesz się. Nie martw się, jest dość gorącej wody. Wow, pięknie pachniesz. Musimy znaleźć jakieś ubrania. Ale te są bardzo brudne. Znam pewien trik. Żółty i fioletowy, moje ulubione kolory. Designerskie ciuchy gotowe. Mamy dopasowane ubrania. O, ale ja mam tyle detali. Dodajmy też jakieś dla ciebie. Błyszcz jak diament. Wyglądasz bardzo modnie. O, potrzebujesz domu. Cóż. Twoje zamówienie. Dziękuję. Wow, to mój wymarzony dom. Co myślisz? Wow, to mój wymarzony dom. Wow, chodź do mamusi. Tato! Tak, kochanie? Czy możesz to dla mnie złożyć? Tak, oczywiście. Zobaczmy. Tato, to proste. Nie jestem tego taki pewien. Przepraszam, kochanie, mam coś do zrobienia. Sama to zrobię. Okej. Spróbujmy. To chyba idzie... tutaj? Podoba ci się? Wow, patrzcie na ten dom. Mam kuchnię, salon i sypialnię. Nie budźcie mnie, jeśli to sen. Podoba ci się? Dobra robota, kochanie. Dzięki. Czy możesz naprawić szafę? Nie, tato. Niemal zapomniałam. Musimy przygotować ci coś do jedzenia. Chodźmy. Potrzebujesz zdrowego i pysznego posiłku. Masz szczęście, że się przyjaźnimy. Jestem jak dżin, który potrafi wszystko stworzyć. Najpierw przymocujmy kable, a potem... ogień! Ulala! Teraz zabierzmy się za gotowanie. Potrzebujemy jajka do naszego malutkiego garnka. Pomoże nam w tym strzykawka. Jedzenie jest gotowe. Smacznego! Wow, wygląda lepiej niż jedzenie ze śmietnika. Jestem bardzo głodna. Pójdziemy na spacer? O, nie chcę chodzić. Jestem pełna. Poczekaj, już wiem. Słomki? Mam. Ty pierwsza. Klej? Mam. Skleję je razem w ten sposób. Idealnie. Mam szczęście, że tata ma tyle starych płyt w garażu. To małe pudełko może być siodełkiem. Rower jest prawie gotowy. O, nowe twarze. Wow. Hej, przychodzimy w pokoju. Hej. Witaj. Hej. Miło cię poznać.
fajna lalka. Twoja też jest super. Steve! Sekundę, mamo. Steve! Może chcesz pójść ze mną na randkę? Tak, jasne. Okej, muszę lecieć. Do jutra. Pa! O nie, moja słodka królowa, mów do mnie. Fuj, ale nie w ten sposób. Potrzebujesz nowej fryzury, dziewczyno. O nie! Przepraszam, nic się z tym nie da zrobić. Teraz zrelaksuj się i zaufaj mi, dobrze? Zetnę tylko trochę. Te włosy do ciebie nie pasują. Muszę pracować na pustym płótnie. Moje włosy roszponki! Teraz jestem łysa! Nie martw się, zajmę się tym. Cóż, to może trochę zaboleć. Martwa panna młoda nic na ciebie nie ma. To prawie jak masaż. O, ale ładne włosy. Gotowe. O, Savi, wyglądam jak ty, bliźniaczki. Zaraz, jeszcze nie skończyłam. Witaj w salonie urody. Usiądź sobie. Czas zrobić ci paznokcie. Tak jest. Nie martw się, nie będzie bolało. Nie próbujcie robić tego w domu. Klej jest gorący. Idealnie. A teraz mam tyle różnych kolorów. Wybierz jakiś. Wszystkie są ładne, ale ten podoba mi się najbardziej. Nieźle. Zaczynamy. Mam nadzieję, że nie wysechł. Jeśli chodzi o malowanie paznokci, precyzja ma kluczowe znaczenie. Wow, wyglądasz super! Chodź tu, chcę się bliżej przyjrzeć. To się nazywa arcydzieło, ludzie. To będzie twoja pierwsza randka, może? Musimy sprawić, żeby te usta błyszczały. Rozgość się. Proszę, a teraz będzie ci miło i ciepło. Odrobina wygody. Więc zaczynamy. Najpierw nakładamy klej. Wstrzymaj oddech. A teraz odrobina magii. Magiczny pył dla błyszczących ust. Cukier, słodkości i różne śliczności. Wyglądasz bosko. Mój makijaż jest fantastyczny. O, nie możesz iść na randkę bez butów. O nie, musiałam gdzieś zapodzieć swoje lubutiny. Aha, znam pewien trik. Nie jestem klaunem, ale wiem, jak pracować z balonami. Tniemy? To będą naprawdę magiczne buty. Gadżet zapewniający szybkie schnięcie. Wow, nieźle. Przepraszam, jestem do góry nogami. O, sorry, nie chciałam. Skończmy twoje buty. A teraz odetnę to. Ostrożnie. These boots are made for walking. That's just what they'll do. Teraz je pomaluję. Kolor lawendowy. Słodko, ale błysku nigdy za wiele. Nawet Lady Gaga będzie zazdrosna. A teraz zrobię dopasowaną koszulkę. Będziesz gotowa na czerwony dywan? Gotowe! Jeszcze tylko ostatnie detale. I voilà! Nieźle! Czas na spódnicę! Idealnie! Wow! Te ubrania są bardzo ładne. Czas je przymierzyć. O, dziewczyno, wyglądasz potrzebujesz torebki! Dobrze, że nie wyrzuciłam starej szczoteczki. Różowe perełki to zawsze dobry wybór. Witaj ponownie. Pokaż, na co się stać. Złapię je wszystkie. Syreni styl. Super. Umieszczę ją w twoich delikatnych rękach. Idealnie. Muszę zadzwonić do dziewczyn. Dziewczyny, musicie to zobaczyć. Wygląda niesamowicie. Czekamy. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Wow. Możesz zrobić też moją? Nie mam czasu, dziewczyny. Mam randkę. Para. Niegrzeczna. Co ja na siebie włożę?
Gdzie? Tutaj jestem. Gdzie? Gdzie? Tutaj. Wszystko okej? Tak, poszukajmy ci ubrań. Zostań tutaj, a ja się przebiorę. Co ja na siebie włożę? Może to będzie dobrze wyglądać? Co myślisz? Nie. A to? Nieźle. Myślę, że powinnaś włożyć coś ładniejszego. Ciężko cię przekonać. I jak? O, to jest śmieszne. Nałóż coś podobnego do mojego stroju. O, masz rację. Wow, ale słodko. Wyglądamy super. Wiem, prawda? Jesteśmy ikonami mody. Łączę się z wewnętrzną Arianą Grande. Vogue, zrób pozę. Idziemy! Nie zapomnij o torebkach. Jestem głodna. Tak, ja też, ale musimy do nią poczekać. Witaj! Witaj, piękna. Ej. Podobają mi się twoje włosy. O, dzięki. Podobają mi się twoje włosy. Dziękuję. Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Poprosimy pizzę. Tak, oczywiście. I jedną pizzę dla nas. Dobrze. Co się stało z twoją pracą domową? Odrobiłam ją. A ty? Wasza pizza. Smacznego. Niestety nie mamy ekstra małej pizzy. Ale co my zjemy? Mam pomysł. Możemy użyć tego, aby wyciąć mały kawałek z dużej pizzy. Proszę. Ale super. Wow. Smacznego. Dziękujemy. Ale pyszne. Oj, obrzydliwe. Co oni robią? Tak, mam 14 lat i bawię się lalkami. Nie oceniajcie mnie. Hej, kochanie, spójrz na swoją nową lalkę. Serio? Poczekaj. Już się nie potrzebuję. When somebody loved me, everything... Fuj. Dzięki, mamo. Kochanie. Czekaj. Porzuciła mnie. Fuj, co to? Po prostu mnie wyrzuciła. Hej, my tutaj śpimy. Obrzydliwe. Jak śmiesz? Co ty wyprawiasz? Sprawdzę w łazience. Udawaj martwego. Co to za dźwięk? Nieważne, przecież moje zabawki nie ożyły. Nie zauważyła mnie. Powinnam być Mami Long Legs. Śmierdzisz. Wiem, że gdzieś tu była. Co ty wyprawiasz? Ile rzeczy? Cicho bądź. Co to? Nareszcie. Kosmetyki mamy? Tak. Pomogę ci z tym. Z czym? Powiedziałaś, że chcesz być Mommy Long Legs. Serio? Zacznijmy od czyszczenia. Pożegnajmy się z tym zapachem. To nie działa. Użyję trochę tego. Mommy zawsze go używa. Zetrę to. Co zrobiłeś z moimi włosami? Nie martw się, naprawię to. Nie działa. Tutaj potrzebna jest odrobina magii. Nieźle. Pokażę ci sztuczkę. Trochę karaluchów. I szczypta robaków, oczywiście. Milion punktów dla Slytherinu. A teraz dodamy trochę miodu. Wow.
Hej, Majki, potrzebuję pomocy. Papa! I sekretny składnik. Nikt się nie dowie. I gotowe. Fuj, co to? Sekretna mikstura mumii. O, serio? Zaufaj mi. Ojej. Wow, wszyscy będą mi zazdrościć. Sekretny składnik. Sekretne co? Składnik? O mój Boże, trudna sytuacja. Przynajmniej tym razem zabrudzone. W sumie nie jest tak źle. Co? Proszę, pomóż mi! Myślę, że znajdę coś w skrzyni. Mam. To zadziała. Weź wszystko, co masz. Jasne. O, kochana, to nie zda egzaminu. Może to? Maszyny zawsze działają. Nie działa. Jest zima, nigdy nie zauważy. Została tylko jedna opcja. Nie chcę działać radykalnie, ale... To będzie bolało. Okej. Raz, dwa, trzy. Przynajmniej zadziałało. Ale boli. Serio? Dasz radę. Wąsy też. Auć, auć, auć. Idealnie. Dziękuję ci. Co? Nie ma mowy. Cóż, jazda. Okej, raz, dwa, trzy. Auć. Czubaka zniknął. Przynajmniej są czyste. Ale czegoś brakuje. Nie jestem podobna. Co teraz? Nie martw się, wiem jak to naprawić. Na pewno? Zaufaj mi, usiądź i uspokój się. Okej. Dobra, łatwizna. Proszę uważaj. Ence pęce, sobie kręcę. Wygląda super. Trochę dekoracji. Najtrudniejsza część. Zabijamy. Skończyłeś? Gotowe. Jej! Auć, twarde lądowanie. Co ty wyprawiasz? Spokojnie, au. Moje rzęby. Auć, co się dzieje? Co? Obrzydliwe. Myślałam, że są złamane. Ale żółte, obrzydliwe. Pusto! Nie! Nic nie działa! Ekstremalne rozwiązania ekstremalnych problemów! To super sztuczka! Wystarczy olej kokosowy! Olej kokosowy? Spróbujmy! Im więcej, tym lepiej! Wow, to działa! Mówiłem! Jest dobrze, dziękuję bardzo! Nie ma za co! Udawaj martwego! Auć! O, muszę do toalety, muszę do toalety! O, szukałem cię! Chodź, idziemy stąd! Nie! Hagiwagi, nie! Mam takie suche usta. Auć, co mam zrobić? Coś tu znajdę. A, słodko. Mogę go wymieszać z... piaskiem. To będzie idealny peeling. Dzięki, kwiatku. Uwielbiam miód. A teraz zmieszam, żeby zrobić peeling. Nałożę go na usta. Jak balsam. Chcę go zjeść. Ale ma tylko usunąć suchą skórę. Wow, ale miękkie. Ale dlaczego są takie blade? Pomożesz mi, skrzyneczko? O tym myślałam.
twórca jest geniuszem. Co za wspaniały pomysł. Łatwa aplikacja. O, tak, piękność. O, coś jest nie tak. Widzicie? Nie mamy takich samych oczu. Tak blisko, a jednak tak daleko. Nie poddam się tak łatwo. Dawaj, skrzyneczko. Teraz możemy gadać. Nie jest łatwo. Okej, spokojnie, spokojnie. You know you're gonna make me cry when you give me those ocean eyes. Wow, oczy jak u Billy. Trochę tuszu, żeby podkreślić oczy. O nie. Zawaliłam. Muszę to naprawić. Nic nie widzę. Nie mogę otworzyć oka. Gdzie ta skrzynka? O, co to? O, proszę, daj mi jakieś rozwiązanie. O, co to? Magnetyczny eyeliner? Nałożę go. Łatwa aplikacja. Nieźle. O nie, splątały się. Nie, nie, nie. Muszę je przyciąć. Oddychaj i tnij. O, były takie długie. Ostatnie cięcie. Nieźle. Idealnie. La, 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 la. O tak. O nie. Wanna. O nie. Jestem cała mokra. Dlatego nie tańczę. O, cała mokra. Moje ubrania. Co ja teraz założę? O, to się nada. Chodź do mamusi. Nie poddam się. O, będzie dobrze. Potrzeba tylko kilku poprawek. Nieźle. I ostatnie cięcie w tym miejscu. Ta sztuczka jest z TikToka. Czas na przymiarkę. Nieźle, nieźle. Ale spódnica nadal jest mokra. Jak mogę to zmienić? O, znajdę tu coś nowego. Będzie idealna. I buty mi pasują. O, wyglądam świetnie. Potrzebuję rękawiczek. O, recykling jest super. A rękawiczki są bardzo higieniczne. Rozciąganko. Nie mogę zapomnieć o wstążce. Dopełni mój look. Mam nawet gumkę do włosów. O, potrzebuję perfum. Tam jest. Ale wysoko. Nie dosięgnę. Ale teraz jestem Mami Long Legs. Ale jestem elastyczna. Dosięgnę was, słodkie perfumy. O, ktoś idzie. O, ale mi się chce siku. A? Co to? Ale ja już mam lalkę Mami Long Legs. Wolę normalną lalkę. Tak lepiej. Wiesz co? Przygotuję ci nowe ubrania. Poczekaj tutaj. O, wspaniale, nowe ubrania. Co to? Lalka. Potrzebujesz metamorfozy. Dzisiaj mój wielki dzień. Muszę się spieszyć, bo Ken na mnie czeka. O, paproszek. Witaj, Barbie. Jaki on przystojny. Kto to? Kocham cię, Ken. Tak. Nie mogę uwierzyć, że Ken mnie zdradził. O, co takiego? Nowa lalka. Nareszcie. Uj, śmierdzisz. Trzeba cię porządnie wyczyścić. Ale masz tu różnych śmieci. Nawet majonka. Ochyda. Bez narzędzi się nie obejdzie. Do dzieła. Co mi robisz? Pełna pielęgnacja ciała. Mam nadzieję, że lubisz brokat.
Będziesz się ładnie błyszczała. Teraz czyścimy. Relaksujące, prawda? Żeby mnie tak ktoś obsługiwał. Prawie gotowe. Wyglądasz cudnie. Ups, coś masz na buzi. Czas na kąpiel. Chodzi o to, żeby się całkowicie zanurzyć. Całkowicie zanurzyć, mówię. Zasłońmy tu kilka miejsc. Zobaczysz, porządna kąpiel dobrze ci zrobi. Wow, cała czyściutka. Jeszcze tylko spryskam wodą. Kiepski pomysł. Kąpiel z bąbelkami to za mało. Musisz skoczyć pod prysznic. Tylko najpierw muszę ten prysznic zmajstrować. Dobrze, że tego nie wyrzuciłam. Recykling w najlepszym wydaniu. Z tego będzie fajna ścianka. Ma nawet ładny wzorek. Wszystko dla mojej Barbie. Wybrałam go z myślą o niej. I co jeszcze? Główka prysznicowa, naturalnie. Obi nie mają takich rozmiarów, więc muszę sama coś wykombinować. Zrobię kilka otworów w modelinie. Im więcej, tym lepiej. Ale tyle powinno być akurat. W takich projektach super glue jest super przydatny. Wyciskam! Słomkę z klejem mocuję do główki prysznicowej. Najlepiej, jeśli klej też jest różowy. Bądź co bądź, to ma być prysznic dla Barbie. Upewnię się, że trzyma i skończone. Wow! Czegoś tu brakuje. No tak, zasłony. Tadam! Pasuje kolorystycznie do ściany. Barbie na pewno to doceni. Gotowa na prysznic? Ups, zadbajmy o twoją skromność. Skakuj! Żadnego podglądania. Dajmy jej odrobinę prywatności. A, miłego prysznica. Wow, ale wspaniałe uczucie. No dobrze. Wystarczy tego moczenia. O, od razu czemu pachniesz. O, brudne ubranko. Ale bez obaw. Znam świetną sztuczkę. Zaraz cię wystroję. Zawsze chciałam pracować w modzie. Barbie będzie moją muzą. Ta sukienka będzie wyjątkowa. Czuję się jak profesjonalna designerka. Żeby tylko pasowała. No to przymierzamy. Wow, jak modelka na wybiegu. Hej, wyglądamy identycznie. Jak siostry bliźniaczki. No prawie. Potrzebuję tylko żółtej opaski. Może z tego kroszku od nakrętki. Nie, bo ma niewłaściwy kolor i rozmiar. To mogę dopasować. A co do koloru? Łup! O, wspaniale! Przydałby ci się też domek. Wiem, do kogo w tej sprawie zadzwonić. Słucham. Przesyłka do Maji. Tak, to ja! Wow, zupełnie jak mój wymarzony dom. Podoba ci się Barbie? O, Maja! To domek ze snu! Bardzo ekscytujące. Wow, domek typu zrób to sam. To będzie łatwizna. Hejja! Tato! Tak, Słonko? Zbudujesz to dla mnie. Oczywiście. To dzieci nie proste. Dzięki, tatusiu. Zobaczmy. Bułka z masłem, co? Cóż. Co to ma być? Muszę zrobić zakupy. Ale przecież dzisiaj tak niedziela. Zaraz, gdzie idziesz, tato? Sama sobie poradzę. Wszystko jest w instrukcji. Okej, rozumiem. No chyba. Najtrudniejszy jest początek. No to do roboty. Aha. Skończone. I co o tym sądzisz? Zapomniałam o niespodziance. Pozwól, że cię oprowadzę. Będziesz zachwycona. W tym domku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Chodźmy na piętro. Wow, idealne miejsce na chillout. Ale najlepsza jest sypialnia. Sama ją zaprojektowałam. Cudowne, prawda? Żeby tylko mój dom tak wyglądał. Jak wrażenia? Wow, Maja! To najlepszy dom pod słońcem. Cieszę się. Może przy okazji naprawić moją mamkę? Nie ma mowy! Burczy mi w brzuchu! Ty też pewnie byś coś przekąsiła. Idziemy!
Tylko najlepsze dla mojej Barbie. I nie mówię o kolacji przy świecach. To byłoby coś. Może kiedyś pójdziesz na randkę, Barbie. Ale póki co ugotuję ci obiadek. To tradycyjny przepis od babci. Dzisiaj w menu będą jajka. Wygląda fajnie, co? Mini jajeczka dla mini dziewczyny. I wreszcie wrzucamy na patelnię. Przypilnuj sama, ok? Gotowe. Jajeczko sadzone dla pani. Jajka! Smacznego. Pychota. A? Smaczne i pożywne. Chcesz się przejść na spacer? No nie wiem. Przyjadłam się. A? Żaden problem. Mam świetny pomysł. Hajja! Barbie musi dbać o formę. Na przykład jeżdżąc na rowerze. Rowerków dla lalek raczej nie sprzedają. Więc sama muszę jakiś zmontować. Przyda się siedzenie z tyłu. Ha! To się sprawdzi. Resztę zostawię sobie na później. Barbie będzie co prawda zalatywać popcornem, ale co tam. Mnie to nie przeszkadza. Koła zmajstruje ze starych płytek CD. Podobno kiedyś słuchali na tym muzyki. Ale gdzie są głośniki? Dziwne. W każdym razie teraz to kółka rowerowe. Czas na przejażdżkę. Świetna zabawa! Ha? O, Ken! Kto to? Wow, jaka ona piękna! Ken, poznaj twoją nową dziewczynę! Chcesz się pobawić? Ta lalka jest taka śliczna! Ale z ciebie piękna dziewczyna! Pójdziesz ze mną na randkę? Na randkę? Z chęcią! To co, jutro wieczorem? No proszę, twoja pierwsza randka! O nie! Muszę coś z tym zrobić! Chodźmy do domu! Jak to naprawić? O nie! Nie ma mowy, żebyś wyszła z domu w takim stanie. Do salonu piękności. Trudne sytuacje wymagają poświęceń. Zobacz, Barbie, nie ma innego wyjścia. Fuj, ohyda. Guma przylepiona do włosów. Trzeba całość obciąć i tyle. Masz łysy placek niczym jakiś staruszek. Nie do przyjęcia dla młodej damy. Już wiem. Bez obaw, Barbie. Coś na to poradzimy. Takie zamieszanie, że można stracić głowę. Przyda mi się wstążka. Dzisiaj mam ochotę na niebieski. Ale pasowałby też dowolny inny kolor. Wystarczy chwycić za jedną nić i pociągnąć. Wysoce satysfakcjonujące. Przytnę nieco z zapasem. Żeby na pewno zakryło kompromitującą łysinę. Jakiś liczny kolorek. Ma fryzurę stworzoną do pasemek. Hajja! Wow! Bardzo twarzowo. Super! W zasadzie gotowa do wyjścia. Ups, twoja przepaska. I znów jesteś idealną panną. Z jednym wyjątkiem. Makijaż. Zrelaksuj się, a ja cię wyszykuję. W tym pudełku trzymam wszystkie przybory do makijażu. Tada! Moje szkło powiększające. Teraz widzę najdrobniejsze pory w skórze. Postaram się, Maja. Muszę wyglądać jak najlepiej dla Kena. Zaufaj mi, Barbie. Jesteś w dobrych rękach. Na początek róż do policzków. Biały róż? Jesteś pewna? Mówię ci, wiem co robię. Jedno spojrzenie i chłopak sam się zaróżowi. Na to dopiero kładziemy kolor. I ostatni szlip. Jak z obrazka. Jestem z siebie dumna. Wspaniale. Wyglądasz dokładnie jak ja. Zaraz. A to co? Z powrotem na fotel. Wstydziłabyś się takich paznokci. Ups. Przepraszam za to. Nareszcie. Przybory do makijażu zamieniam na zestaw do manicure. Uważaj, bo zrobi się gorąco. Ale rezultat będzie powalający. Przygotuję się. Oj tam, nie dramatyzuj. Nic strasznego, widzisz? Ostatni paznokieć i... Gotowe, a? A teraz wybierz kolor. Tego nie chcę. A ten? Chcesz mi
się nie podoba. To może ten. A, tak. No to znajdźmy pasujący lakier. Nie. To jest to. Aha. Potrzebuję tylko odrobinki. Perfekt. Muszę się skupić, żeby nie popełnić błędu. Skończone. Wow, jestem prawdziwą artystką. Czasami sama siebie zaskakuje. Wow, przyznaj, że wyglądasz czarująco. Możesz z dumą pójść na randkę. Lecimy. Gdzie ona jest? Obiecała, że przyjdzie. Wystawiła nas do wiatru. A co to takiego? Bip, przyjechałem po Barbie. Twój luby jednak o tobie pamiętał. Oczywiście, moja piękna. Jedziemy. Jakie to romantyczne. A ja zostałam sama. To dla pani. Jak to? Przecież nic nie zamawiałam. La Bahamas? Całkowicie opłacony wyjazd. Po co mi lalka, skoro wygrałam super wakacje? No to wyjeżdżam. Na razie. Ręki gotowe? Gotowe. Nurkujemy. Woda jest cieplutka. Mają złotą rybkę. Widziałam komara. Ładnie dziś wyglądasz. Zobacz, Syrenki. Przywitajmy się. Mogę się z wami pobawić? Twoja lalka nie jest Syreną. Możesz się z nami bawić? Co? O nie, moja Barbie. Co one ci zrobiły? Zrobię z ciebie najpiękniejszą Syrenę na świecie. O rety, ale śmierdzisz. Pilnie potrzebujesz kąpieli. Tylko skąd wziąć wodę? Aha, to się nada. Cięższy niż sądziłam. Głupie kwiaty przeszkadzają. Jeszcze tylko jedna rzecz. Szamponik. Hej, używałam tego. Jestem kto? Sabin! Lawendowy, doskonale. Potrzebuję kąpieli z pianą. Natychmiast. Ale fajowe. Jakaś sztuka nowoczesna. Nie ma co oszczędzać, bo trzeba będzie zmyć sporo brudu. Gotowa na kąpiel? Podoba ci się to. Gotowa czy nie? Skakujesz. Głową w dół. Trzymaj się mocno, bo będzie trzęsło. Świetna zabawa. Potrzebujemy więcej piany. Żaden problem. Ale jazda. Wypełnimy bańkami calutki pokój. No to miałaś kąpiel. Dobra, wystarczy tego. O rany. Gdzie moje maniery? Sprawdźmy rezultat. Nareszcie, wyciągnij mnie stąd. Wow, moja Barbie jest czysta jak łza. Teraz przechodzimy do konkretu. Zobaczmy. Wspaniale pachniesz, ale wciąż wyglądasz prozaicznie. A masz być bajecznie olśniewająca. Już wiem. Potrzebuję cię, pani misiu. A w zasadzie to twoje koszulki. Nie masz nic przeciwko, prawda? Misja pod tytułem zamiana Barbie w syrenkę. Rude włosy. Ale to dopiero pierwszy krok. Grunt to staranne planowanie. Idealny plan. W czterech krokach. Szkoda czasu do roboty. Pierwsza rzecz to stylizacja włosów. Mini szczotka do mini fryzury. Masz okropnie splątane włosy. Skąd tam się wzięła guma? Puszczaj! Nie chcę się oderwać. Wow! Jakoś odeszła. Razem z włosami. Niedobrze. Tak mi przykro. Ta sytuacja wymaga bardziej ekstremalnego podejścia. Nie bój się, jesteś w dobrych rękach. O nie! Zaraz to naprawię. Pożyczę sobie wstążeczkę. Ma akurat odpowiedni kolor. Ale czy zadziała? Zaraz się przekonamy. Tak jest. Będą z tego włosy. Na to właśnie liczyłam. Teraz tylko zamocować ci na głowie. Ta-dam! To jak przyszywanie guzika. Nic nie poczujesz, bo masz pusto w głowie. Przewijmy do przodu. Wow! Mogłabyś występować w reklamie szamponu. Pierwsze zadanie wykonane.
Po włosach czas na makijaż. Ale właściwie to jaki? Trudna sprawa, ale czuję inspirację. Wiem, co robić. W razie wątpliwości sięgnij po coś błyszczącego. Będą jak perełki, idealne dla sylenki. Doskonale! Widzieliście kiedyś coś cudowniejszego? Bo ja nie. Rewelacja! Możemy to odhaczyć do listy. Makijaż załatwiony, moja droga. Przechodzimy do etapu trzeciego. Wiosonosz dla syreny? Usiądź, zrelaksuj się. Cześć, Sami. Jeremy, pomożesz mi? Możesz na przykład użyć muszelek. Genialny pomysł. Muszę je tylko zdobyć. Są idealne. Rozmiar też w sam raz. Szybko poszło. Więc pozostał mi czwarty etap. Zielony ogon. Gdzie ja znajdę coś takiego? A na przykład na zielonej poduszce. Ale mi się trafiło. Pożyczę sobie tarkę. Jeszcze tylko zetrzeć ser? Gdzie się podziała tarka? Safi! Sorry, mamo, zaraz oddam. O wiele ładniejsze niż jakiś stary ser. Wow, spójrz na ten brokat. Łatwo jak się patrzy. Ale przydałoby się coś jeszcze. Ding, 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 ding. Dokładnie czegoś takiego. Dodaje fajnego kontrastu. Podoba mi się. Wspaniale. Ale wciąż czegoś brakuje. Może coś luksusowego. Podobają mi się te perełki. Perły są z morza, prawda? Wow, śliczniutkie. Jesteśmy już prawie u celu. Wyglądasz jak z obrazka. Kompletna transformacja. Nic dziwnego, że jestem taka zmęczona. Popływaj sobie w akwarium, a ja się zdrzemnę. Dobranoc. Chciałabym być taką Barbie jak ty. Tym też mogę pomóc. Abrakadabra. Sim salabi. Pokus, pokus. Witaj, świecie. Spałam jak kamień. Cześć, Sabi. Co takiego? Ty żyjesz? Tak, teraz pomogę tobie zostać syrenką. Zacznijmy od twarzy. Ciekawa metoda. Podoba ci się? Bardziej przypominasz klauna. Przesadziłam? Co to, brokat? Zaufaj mi. Okej. Wow, nigdy nie czułam się tak cudownie. Nie ma za co. Dobrze, po makijażu powinnam zadbać o włosy. Same kołtuny. Dobrze, że nie mam planów na dzisiaj. Okej. Skończyłaś? Być może szczotkowałam zbyt mocno. Jakby to powiedzieć, dałaby mi się pomóc. Nie dramatyzuj. Mam pomysł. Dobrze, śpi. Przepraszam za to. Śpi sobie smacznie, mamo. Co tam? Przyznasz, że to włosy godne syreny. Wyglądam zupełnie jak ty. No, prawie. Jak to? A no tak. Najważniejsza rzecz. Ale skąd mam wziąć ogon? Domyśl się. Tutaj masz podpowiedź. Oczywiście. To takie proste. Jeremy, chodź na tu. Nie uciekaj. Mam cię. A zapytałaś o zgodę? Daj buziaka. Czuję się wykorzystany. O, moje nogi. Zmieniają się. Wow. Teraz jestem prawdziwą syreną. Wow! Muszę się do tego przyzwyczaić. Chodźmy popływać. Jak woda? Idealna! Dołączysz do mnie? Co dwie syrenki, to nie jedna. Nie zapowiadali deszczu. O nie! Straciliśmy Barbie! Pomóż mi! Nie martw się. Zajmę się tobą. Tak, tak. Patrzcie i podziwiajcie. Prawie jakbym była jedną z nich. Wow!
Męczące śmieci? Wiszę jak nie to też w jaskini. Nic nie jest. Pomogę ci. Dziękuję. Wampirzy klub? Hej, to ty... Ups. Nie jesteś wampirem. Ale... Ostrzyj sobie... Dobra. Znowu to samo. Głupia peleryna. To wszystko na pokaz. Kostium na Halloween. Gumowe kły. Zbyt dużo żelu do włosów. To bez sensu. Czas na plan B. Pełen makeover twarzy i fryzury. Modny strój i będę jedną z nich. Do roboty! Moje pryszcze są tak wielkie, że mają swoje własne pryszcze. Może to mi pomoże. Aha! Widziałam ten trik na TikToku. Z urodą jest jak z treningiem. Czasem trzeba dać sobie wycisk. Ten był wyjątkowo okropaśny. Ale to jest matka wszystkich pryszczy. Auć! Fuj! Zaraz! Gdyby tak... Tak! To jedna z najobrzydliwszych chwil w moim życiu. Używanie takiej ilości żelu do włosów. A teraz tajemny składnik. Shine Bright Like a Diamond. Póki co nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale przynajmniej ma dobrą konsystencję. Powinno zadziałać. No to wcieram. Bum! I przy okazji akcesoria w odpowiednim stylu. Tyle czerwonego, aż zgłodniałam. Jeszcze tylko zamaskować te czerwone plamki. O, może zasypką za niemowląt? Przy okazji będę miała bladą cerę. Aha, jak przystało na córę nocy. Let it snow, let it snow, let it snow. Żadna plamka się nie ost... Co się stało? Wow, spójrzcie na moją twarz. Transformacji ciąg dalszy. Przede wszystkim zmiana punktu widzenia. Co my tu mamy? Do opalania, do zabawy, do komputera, do matematyki i dla wampira. Puste? Czerwone oczy. I nowiutkie kły. Super. Teraz tylko zainstalować. To się nadaje na TikToka. Całkiem stylowe, jak na sztuczne zęby. Rar! Widzę świat w zupełnie innym świetle. Aha, wrzucone. Pierwszy etap z głowy. Drugi etap, ubranie. Aż się w głowie kręci od możliwości. A dla uzupełnienia mała czarna rękawiczka. Morticia może się ode mnie uczyć. Bom! Chyba nie. Może takie, albo... O tak, szykowne i seksowne. Mam pas w modzie gotyckiej. Oczywiście czarny. A to jeszcze nie koniec. A? Jestem gotowa. Serce zaczyna szybciej bić, co? Na taki efekt liczyłam. O, ale... czegoś brakuje. Aha, żeby nie było wątpliwości. A? Czy to wygląda realistycznie? Mówię mu, wyglądasz mi na minus. O, czy to? Jak sądzisz? Tak. Co się? Wow. Gdzie ja jestem? Klub. Wampirzy klub? Czy ja się nie? Nareszcie. Witamy w klubie. Napisz. Super. Pij. Ale w sumie to nie chce mi się pić. No cóż, do dna. Szkoda, że nie mam przy sobie woreczka na wymioty. Niezłe. Jej, jak rozgrzać atmosferę! Gratulacje, dobra robota! Przeszłaś inicjację? Nie sądzę. Ostry sos to tylko jeden z etapów. Nie martw się!
pełne wtajemniczenie obejmuje kilka wyzwań. Przyszłość dopiero pierwsze. Czeka cię jeszcze manipulacja, rentgenowski wzrok, zimne ręce, błyszcząca skóra. Czy można być w ogóle cool, mając na sobie koszulkę Cartoon Network? Oto nasza ofiara. Obserwuj. Dowody wskazują, że jednak nie. Cześć, przystojniaku. Czego chciał? Słuchaj mojego głosu. Jesteś kotem. Ja jestem kotem. Miau. Widzisz? To proste. Miau. Miau. Ups. Co się stało? A, teraz twoja kolej. Cześć. Co? Czy mógłbyś... zrobiłbyś za mnie szkolny projekt? Jeszcze czego? Śmiało. No dalej, dobrze ci idzie. Dobrze, że moja mama tego nie widzi. Masz. Sukces! Doskonale! Może pójdziemy do kina? Ale to była ta jedyna...